No jest w końcu Jurek, znaczy w końcu. No jest Jurek nareszcie. Boże, jeszcze raz. No jest kolejna ryba. Halo, halo, łowinki. To na razie Wikwiz. Chcesz go pogłaskać? W końcu ryba. O, łowić to trzeba umić. No właśnie. Po dzisiejszym karpiu nie zasnę. Oj, nie zasnę. Cieszy mnie podobno. Sobie mistrz jest jeden tej nocy. Trzeci. Józek złowił w nocy. Proszę. Ryby, witajcie. Mamy 27 sierpnia. Godzina 16 dochodzi. Nie jestem sam. Jest ze mną banda żółtych. Kornelek, Mikołajek i Kasia na pokładzie. Pniemy na chórko. Stary sam chórko. Jedziemy na nockę. To jest ekstremum, którego nigdy nie robiłem, powiem wam wprost. Nigdy nie byłem osobno zawsze... przepraszam, jeszcze Fadek, tak? Śpi sobie. Nigdy nie robiłem tak, że łączyłem wędkarstwa rodzinnego z nocką. To pierwszy raz. Mam nadzieję, że... Znaczy nie mam nadziei, jestem przekonany. Wiem o tym, że będzie petarda. Także zobaczymy. Zapraszam was. Zawołaj, bo wilki. Halo, bo wilki. Szybciutko, godzinka drogi, jesteśmy. Już niektórzy są, zaraz podejdę się przywitać, ale jeszcze zanim to zrobię, zobaczcie, jak mam załadowany bagażnik. Czegoś takiego nie było. Dosłownie każdy centymetr wolnego miejsca został załadowany graciorami. Petarda. My jeszcze nie zdążyliśmy rozłożyć namiotu. A Jurek? A tu kto? Coś jest nie tak. To jest Mike? No ładnie. Poszedł. Tak? Bo nie miałeś cały czas naprężonej żyłki chyba. Także nie liczy się. Ale zaliczamy, nie? Nie. Chłopaki, co robicie? Chłopaki przygotowują bazę zamętową. Tu jest przekrój kulek, peletów. Pokaż, to jest akurat z miksu, pelet, truskawka. Wszystko zalane jest posterami fish fooda, śliwka. Trzeba to tak. No trzeba to wymieszać, tylko może jakimś patykiem, bo będziesz miał całe rączki zaraz w śliwce. No, pachną? Nie wycieraj tak, tylko powąchaj. Powąchaj, czy pachnie śliwką. A rączki? Co? No siedzimy sobie, delektujemy się chłodnym piwkiem, bo się należy. Po rozłożeniu namiotu to po prostu trzeba trochę odpocząć. Zaraz rozłożymy wędki. Jurek już rozłożył jak zwykle jako pierwszy. Ale i tak ja wygrał. Tak, no już branie było, tak nawet miałem branie. No miał branie, ale nie zaliczone. Kto widział? Kto widział? Ja nie widziałem żadnego brania. Był rekordowy amur tego łowiska. Widziałeś jakieś branie? Chyba nawet się nie nagrało nic. Zostaw, bo tam jest haczyk. Zahaczysz? Ja nie zamęciłem. Tak? Trzeba zamęcić. Tak, ale za chwilkę. Dopiero. Słońce zaczęło zachodzić. I proszę, kolejna ryba. No mam nadzieję, że tym razem znajdzie się na brzegu. Za sterami. To już jakaś była? No Jurek miał, tylko nie ten. Nie zaliczyliśmy. Co, amur? Nie wiem, nie mam pojęcia. To ma lizna jak. A dzisiaj Krzysiek mi mówił, że 16 wpuścili. No widziałem. Ale ryba! Przy mnie to jest. Ale ryba! To co, nie zaliczamy? Na brzegu! Jeszcze nie. Nie, bo jak Jurek nie wyciągnie, jak wyciągnie, to nie zaliczamy, nie? Nie taki maluszek. Może z dwójkę ma. Nie no. Ze trzy. O tak. No. Karp. Pomóż mu, bo nie podbierze. No, tak nie mam strach. No dobra, że się tak uparli. No to ci podoba. No jedzie. No, on jest mądry, no. Bo on widzi podbierak i ten. No to. Dobra. Pokaż? Raz, bo już.
O, widzisz jak wyskoczył? Jest. Ta ryba. Ucieka. Duży? No. No i co? Pierwszy zaliczony karp dzisiejszej wyprawy. Około... Nie ważymy, jakieś 2,5. 2,5, 3. Filipa. To na razie Big Fish. Chcesz go pogłaskać? To pomachaj mu, papa. I do wody. O kurwa. Klapki zostało. Większa radocha. Radoch. Dawaj tą koparkę twoją, musimy to wyciągnąć. Masz koparkę? Nie mam koparki. Chyba po klapku. Ja tak miałem na zawodach. Został mi jeden już na tym. Na tej pory tam. Zrobiło się ciemno, siedzimy, rozpaliliśmy grilla, dzieci szaleją, jak słyszycie, nie ma spokoju. Założyłem na razie dwie największe kulki, jakie miałem z fish fooda. Jedna to jest małż GLM, druga to jest śliwka. I do godziny 23, aż dzieci nie pójdą spać, nie zakładam nic innego. Nawet gdybym założył teraz coś mniejszego, na pewno by były te brania, ale nie dam rady ogarnąć. Jak coś weźmie, dam dzieciom poholować, ale myślę, że jutro rano dopiero zrobimy takie wędkowanie, bo dzisiaj każdy jest napalony, rozszalały, każdy chce się pobawić, pogadać, jak widzicie, co się dzieje, także relax. No na dwa pelety na włosie. Ale ten co to jest? Żartuję, Miałem tutaj na włosie założonego peleta, halibuta, łowcy. No jest kolejna ryba. I co ja mówiłem? Co ja mówiłem? To tu jest mistrzem? Ja. Na razie Jurek to jeszcze o nic nie świadczy, bo nie wiadomo, czy będzie zaliczona. Już widzę, w moje wędki wpłynęła. Także holuj lepiej precyzyjnie, bo zostaniesz zaraz dyskwalifikowany. Nie, to bydle jest. O, co, grubo? Jest grubo? O, chłopie. A wiesz na co? Na co? Na dwa ziarenka peletu łowcy. Żartuję. Tak, kalibry. Jaka glucha! Tu nie właśnie. Emotion, no widzisz jak mi się ręce telepił? Emotion! W końcu ryba, nie? O, czekaj, trzeba mieć ten wyhaczacz. O, dedykuję go sobie. W końcu. Mówiłem, że łowić to trzeba umieć. No właśnie. No. Big Fish wyjazdu. No na razie tak. Zgadza. Jabor no. Większy, tak, tak. Przed chwilą mój jabor był większy. I do wody. Racja. Pokaż tego Big Fisha. O. Pokaż tego Big Fisha. A jakie emocje. O. Jurek, ty! Ej, Krzysiu się śmieje. O Boże! Widziałeś to? A mówiłem, przed chwilą mówiłem, że kto tutaj złowi. Po tej rybie. Tak. Widzisz, mówiłem, pelet. Proszę bardzo, pelet, dwa ziarenka, peletu łowcy. Hollywood, nie? Tak. Nawet nie wiem, czy nie będę... Nie zmienię chyba. Może zmienić, bo szybko. On się roztopi. Szybko się roztopi, no. To zmienię. Ale jest skuteczny. To już po. Czy jest? Nie ma. Antek! Siedzi? O. Amur. Łukasz! Zaraz. Patrz, do domu. Nie, bo coś dziubię. Nie, to będzie jechać z kowro. To nie tak. Wiem. Uważaj, żebyś nie padł. A, maluszki. No mniejszy od mojego, no. A ładny. No, ładny, no. Cieszy mnie, bo dawno sobie nie poholowałem karpia. I to był właśnie odjazd, nie? Tak. Tak powinien właśnie wyglądać odjazd. I dlatego już miałem dość tego spodera. Jak już karp pojedzie. Ale teraz jeszcze Maciek, przyznaj, że był mniejszy od mojego. Oczywiście, Jura. Dla mnie jesteś master. Jesteś celem numer jeden, który chcę naśladować. No.
Tak, Jurek. Podpowiedziałem ci parę wskazówek i od razu złowiłeś. Słucham? No podpowiedziałem ci. Tak, denerwują się wszyscy, że ja łowię, a oni nie. Nie, że ty łowisz, ale nie tylko, że nie potrafisz holować. Dobrze, dobrze. I zacinać też. Dobrze, dobrze. Mało mu łbanie urwało. No dobrze, a kto wyholował drugiego karpia? No dobra, ale mało mu łbanie urwało. No dobrze, a ile wyholowałeś? Nic. A ja? Drugi. A ty nie umiesz holować. A, bo to Józek holuje. Dlatego pierwszy raz karp nie wszedł w moje wędkę. Tak, ale w moją wszedł. Z tej strony, i z tej strony. Jest, jest. Ale... Do góry, Mirek, do góry podbierak. Daj tą, matę. Matę? No. Nie, karp. Karp. Ale widzisz, patrz, nie wszedł karp w pierwszy raz w życiu w moje zestawy? Ale w moje wszedł. No to co, ale nie wszedł w moje, czyli holował, Józek holował w linii prostej, czyli można? Widzisz? Ale w moje wszedł. Ale powiedz mi, czy to jest przypadek? Nie, Jurek. Ale w moje wszedł. Dobra, nieważne, ale holował w linii prostej. Ale to jest moja ryba. Wiesz, jak są zawody, jeżeli ci ryba wejdzie na stanowisko przeciwnika twojego, konkurenta, to jest już automatycznie masz niezaliczoną? Nie, to tamtej się nie liczy. Dobra, nie kłóćcie się, to nie gadajcie, tylko wypinajcie ryby. I znowu mistrz pokazał klasę, nie, no na peletłowcy. Ten jest ładny. Na peletłowcy, halibut cały czas. No. No to ja dzisiaj nie zasnę, oj nie zasnę. Nie? Nie zasnę, oj dzisiaj nie zasnę. Po dzisiejszym karpiu nie zasnę. Oj nie zasnę. Mistrz jest jeden tej nocy. Trzeci. Trzeci. Nadmienię, że dwa niestety się spięły. Ale trzy. Jest mata dzisiaj. Nie? A jest... mówiłem, dzwoniłem do ciebie przed wyjazdem, mówię weź matę, bo będzie masakra. Jest mata i jest mistrz. O, pierwszy raz ryba nie weszła w moje zestawy. Ale w moje weszło. Witajcie, poranek, obóz łowcy wstał. Po ciężkiej nocy naprawdę, tyle brań co było, to szkoda gadać. Ja łowiłem całą noc na kulki, powiem szczerze. Miałem około godziny drugiej taką rybę, że już po zacięciu wiedziałem, że jej po prostu nie będę w stanie wyciągnąć. Ale próbowałem, walczyłem, niestety zerwałem zestaw, nie? Mogła być życiówka, kurczę, ale nie udało się. Teraz zmieniłem. Założyłem pelet na jedną wędkę, jedno ziarenko. Chcę, żeby brała drobnica. Chcę trochę, żeby dzieci poholowały, także w ten deseń uderzam. Na drugi dalej zostawiłem kulkę. Jeszcze mam nadzieję, bo nadziera zawsze umiera ostatnia. Zaczynamy. Ja ile patrzę? Dobre. No, jestem zmęczony holami. No nie wiem, no chyba z 10 tego wyholowałem. Oczywiście. Holami czy chlami? Holami jestem zmęczony. Największa ryba wyjazdu oczywiście należy do mnie. Będzie się śpiewać. Także no, jestem bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony. To musi postać. No do 3 czerwiec 2000. Jak jest zamknięte, kiedzi? Nie? Nie do rady. Kiedzi. Zaraz poplączę ten amur wszystkie te. Ryby ma! Ryby ma! No? Dobra. Ale zaprezentował. Dobra. Zaliczamy. Zaliczamy. Ładna ryba? Nie. Chłopaki. Trunelek, ładna rybka? Ma być za macie na brzeg. Mała? Chodźcie! Będę większy. Śniadanko, proszę państwa. Józek złowił w nocy. Proszę. Uwędził. Ja będę złowił. Będę miał ryskę. Za szybko. Kiedy? Chyba. No nie. Jeszcze nie mam tej. Ale... Nie możesz tak podnosić cały czas, więc wtedy nie złowię. Co on robi? Trzydzieści pięć i pół. Proszę wypuścić go. No. Tylko nie śliski, uwaga. To ja wiem. Wiem, on się lubi rzucać, to ja wiem. Wiedziałem, gdzie gdzieś... O! Pięknie.
I on nic nie zrobi. On się będzie szarpał, ale sobie złap. To złap, no. Popatrz, jaki rak. Czekaj, wujek Maciek złapie, bo on się nie boi. Proszę. No. Patrz, jak szybko wyciąga. No ja proszę. Mówię, nie, film masz. Jak profesjonalista. Nie, jest ale popatrz z bliska, bo ci nie będzie straszny. Tylko ci pokażę. Popatrz. Nie chcę. To jest tylko parku wyjeździć. Ale ty buchlamskie, no nie by cię obudzili. Co obudził? Nie wiem. Co? Witamy w kąciku kulinarnym. Dzisiaj robimy deser Los Bananos Chocolados. Banany grillujemy ze skórkami. Gdy już będą czarne i miękkie, obieramy je ze skórki. Wyglądają tak. Czekoladę rozpuszczamy i nakładamy na bananka. Ja też zamawiam. Oczywiście, że tak. Dobrze. Wszystko będzie. Deser gotowy. Los Bananos? Los Bananos Chocolados. Kończymy, było pięknie. Maciek z Jurkiem składają mój namiot Hehua, którego nigdy nie jestem w stanie złożyć, chociaż niby składa się go w 5 minut i rozkłada. To jest nieprawda. Dramat po prostu na kółkach. Pomagają mi. Było pięknie. Połowiliśmy naprawdę. No obetne, przyrzekam, obetne naprawdę tylko te fajniejsze sztuki takie, bo tych ryb było masę. Liny, wzdręgi, karpie przede wszystkim. I to dzikie karpie, i to zwykłe karpie. Amury przede wszystkim. No potęga. No nockę zaryzykowałem kulki. Dało to rzeczywiście 3 brania, z czego jedna ryba olbrzymia mi się urwała, zerwała mi żyłkę 30, którą specjalnie założyłem na tą okazję. Aczkolwiek pelet powodował to, że po prostu brania były non-stop. Brały rzeczywiście 5-6 kg, 2-3 kg nieraz karpie, ale brały non-stop. Można było się nie odrywać od wędek. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach i standardowo widzimy się w piątek o 19, bo weekend zaczyna w piątek o 19 na kanale Łowcy. Ryby, ryby, ryby. I zapraszam i zachęcam Was z całego serca. Spróbujcie wędkarstwo rodzinne na nocce. Delicious. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.